Pierwsze spotkanie nowej sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Hillary Clinton z Sergejem Ławrowym, ministrem spraw zagranicznych Rosji, niezwykle istotne także dla nas, szczególnie po ostatnich doniesieniach na temat hmm, prawdopodobnej zmiany planów Waszyngtonu jeśli chodzi o y, tarczę antyrakietową. To spotkanie bardzo ważne dla nas, także z innego powodu Radosław Sikorski wciąż jest na razie nieoficjalnym, ale jednak kandydatem na stanowisko nowego sekretarza generalnego NATO. Decyzja w tej sprawie prawdopodobnie zostanie podjęta już na początku kwietnia podczas uroczystego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Byłoby oczywiście bardzo miłe, gdyby Radosław Sikorski objął to stanowisko, ale wszystkich entuzjastów tej kandydatury chciałbym przestrzec, że no, nie jest to najważniejsze stanowisko w strukturach nato Pamiętajmy o tym, że Holendrzy mają swojego sekretarza generalnego dzisiaj wciąż jeszcze i jakoś ich rola w NATO specjalnie nie wzrosła. Ważne jest to, żeby mieć wielu urzędników wpływowych, świetnie znających angielski, świetnie znających meandry dyplomacji i w NATO i w Unii Europejskiej na średnich i niskich szczeblach. To wtedy dopiero buduje prawdziwą siłę dyplomacji danego kraju.